Czy zdarzyła Wam się taka sytuacja kiedyś? Uczyliście się języka przez dość długi czas w szkole, a później pojechaliście za granicę i chcieliście zapytać o rezerwację albo coś kupić, jakiś bilet, coś do picia i staraliście się sobie w popłochu przypomnieć, jak to było, jak Wam sformułować to pytanie. Czuliście się zupełnie niepewnie i nie potrafiliście tego powiedzieć? Jeśli tak, to zapraszam. Cześć, ja jestem Sandra, a Wy oglądacie kanał o wszystkim, co dotyczy nauki języków obcych i nie tylko. A dziś porozmawiamy sobie właśnie o tym, jak wygląda nauka języka w szkole i dlaczego wygląda źle. W takiej sytuacji, o której powiedziałam przed chwilą, na pewno znalazło się wielu z Was. I jest to wynik właśnie takiej szkolnej nauki języków, która bardzo zniechęca do nauki języka i która nie uczy tego języka efektywnie. Na czym polegają błędy szkół? Na czym polegają błędy w uczeniu języka na lekcjach szkolnych? Po pierwsze, język to jest umiejętność, a nie wiedza, której można nauczyć się na pamięć. I język powinien być traktowany jako umiejętność, więc jak można wystawiać oceny za czyjeś umiejętności? Naprawdę niektórych rzeczy ludzie uczą się gorzej, inni lepiej, jedni mają lepsze metody, inni gorsze. I szkoła tutaj powinna również mówić, jak się uczyć, po co, dlaczego, a nie tylko wystawiać oceny za to, że ktoś jakiejś umiejętności nie posiada. Tak samo jak są wystawiane oceny na WF-ie, czy ktoś lepiej gra na przykład w siatkówkę, czy gorzej, ale naprawdę są tacy ludzie, którzy grają gorzej, bo na przykład gorzej trafiają w piłkę, tak? Ja byłam zawsze taką osobą. Więc wystawianie ocen z umiejętności, gdzie jeszcze na dodatek nie mówi się, jak te umiejętności nabyć, jest absolutnie bez sensu. Kolejnym błędem, jaki popełniają szkoły w nauce języków obcych, to jest odpytywanie przed całą klasą. To jest dla niektórych ludzi bardzo zawstydzające. Szczególnie powoduje to u nich stres w takiej sytuacji, kiedy czegoś nie umieją, kiedy nie mogą się pokazać od tej najlepszej strony, tylko wiedzą, że inni są lepsi i obawiają się, że ktoś się będzie z nich śmiał. Tutaj jednak chodzi o zaprezentowanie tej swojej umiejętności. I takie odpytywanie przy całej klasie naprawdę nic dobrego nie wnosi. Kolejna kwestia jest właśnie taka, że szkoła nie mówi, dlaczego warto się uczyć tych języków. Ja jeszcze nigdy nie słyszałam, żeby ktoś powiedział, że właśnie szkoła starała się mu przekazać taką wiadomość. Ja sama tego nigdy w życiu nie doświadczyłam. I wtedy może się wydawać ludziom, że te języki to jest po prostu jeden z wielu przedmiotów, że to nam się w życiu nie przyda, że jakoś to trzeba odbębnić, zdać, zaliczyć, zapomnieć i pójść w świat już jako wolny człowiek. Wolny. Ale tak nie jest. Języki to jest umiejętność i z tej umiejętności można korzystać również w dalszej części naszego życia i otwiera to szereg różnych możliwości. Szkoła w żaden sposób nie stara się zainteresować tymi językami. Jest to takie odbębnianie po kolei całego materiału i uczniowie nie wiedzą po co, nie wiedzą dlaczego i w ogóle ich ten język nie obchodzi. Oczywiście są wyjątki pod tym względem i niektórzy uczniowie potrafią się zapalić do jakiegoś języka, mimo że tego zapalnika w szkole nie ma, ale to są naprawdę wyjątki. Większość osób siedzi tam jak na tureckim kazaniu i czeka, kiedy się skończy. Nie ma na tych lekcjach żadnej inspiracji do tego, aby te dzieci w jakiś sposób zachęcić. No bo umówmy się, że w liceum to też jeszcze w dalszym ciągu są dzieci, to jest poniżej 18 jednak. I nikt się o to nie troszczy, żeby naprawdę tych ludzi zachęcić do tego, aby się uczyły. I wytłumaczyć im, dlaczego jest to ważne, dlaczego jest to przydatne, dlaczego naprawdę im to w życiu pomoże. I kolejny problem to nuda. Właśnie na tym najbardziej skupia się szkolna nauka. Na nudnych materiałach, na nudnym uczeniu się na pamięć słówek z listy na kartkówkę, na nudnym przerabianiu gramatyki, gdzie większość ludzi, kiedy słyszy takie tłumaczenie gramatyki, to zaczyna ziewać. Ludzi to po prostu nie interesuje w takiej formie.
I te materiały, które im są przedstawiane w książkach, też ich nie interesują. Chyba że kogoś naprawdę interesuje dany język, to jest w stanie z tych materiałów korzystać i jest w stanie wynieść z tego jak najwięcej dla siebie. Ale jeśli kogoś ten język nie interesuje, to te nudne materiały jeszcze bardziej będą taką osobę zniechęcać do uczenia się tego języka. Jeśli mamy w podręcznikach różne czytanki, które nie mają z czytającymi absolutnie nic wspólnego i są na tematy, które absolutnie uczniów nie interesują, no to nic dziwnego, że tacy uczniowie nie mają ochoty uczyć się języka. Bo naprawdę w pytaniu o drogę czy opisie zabytków jakiegoś miasta za granicą nie ma nic fascynującego. Na dodatek szkoła również nie mówi, nie przekazuje uczniom tej wiedzy, jak takich materiałów szukać, jak sobie radzić z tym samemu. W ogóle nie zachęca do nauki samodzielnej. Ale również nie mówi, jak takie materiały znaleźć. Jest zawsze tylko tak, tu masz podręcznik, taka i taka strona, robimy taką gramatykę, robimy taką czytankę i robimy taką słuchankę. I tutaj przechodzę teraz do następnego punktu, właśnie słuchanie. Bardzo mało się słucha. Kiedy jesteśmy mali i uczymy się języka polskiego, to słuchamy tego języka bardzo, bardzo dużo. On jest wszędzie, nasi rodzice mówią tym językiem, wszyscy ludzie dookoła, koledzy, koleżanki, słyszymy w telewizji, w grach, wszędzie, wszędzie. I my chłoniemy ten język. I dlaczego ludziom się wydaje, że kiedy uczą się języka obcego, to tego nie potrzebują, że języka obcego mogą się nauczyć bez słuchania? Nie da się. I w szkole tego słuchania jest bardzo, bardzo mało, a czasami nawet jak jest, to może być bardzo stresujące. Ja pamiętam z moich lekcji taką sytuację, że miałam opowiedzieć coś, co usłyszałam, ale ja tego nie rozumiałam, więc nie byłam w stanie tego opowiedzieć i cała klasa musiała na mnie czekać i wszyscy musieli to przesłuchiwać jeszcze raz po to, żebym ja to mogła opowiedzieć. Ja za drugim razem również nic z tego nie zrozumiałam, bo jak można zrozumieć coś w stresie? I jeszcze mi to chyba puściła nauczycielka po raz trzeci, więc wszyscy tylko czekali, aż w końcu Sandra się zbierze i coś na ten temat powie, a ja po prostu tego nie rozumiałam. I to, że mi ktoś to puści trzy razy i spowoduje u mnie stres, to nie znaczy, że ja zacznę to rozumieć. Więc tutaj jest jeszcze dodatkowy czynnik taki, że szkoła bardzo często ten stres powoduje. Nie zachęca się w żaden sposób uczniów do tego, aby słuchali na własną rękę, aby szukali materiałów, aby słuchali, aby coś oglądali. Przeważnie każdy skupia się na tym podręczniku. Tam jest jakaś czytanka, tam jest jakaś słuchanka, no to idziemy tak jak w podręczniku. Bardzo rzadko się zdarza, zdarza się owszem, ale bardzo rzadko, że ktoś to robi inaczej, że ktoś to robi trochę po swojemu. Nawet jeśli, to zawsze trzeba pamiętać o tym, że raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu posłuchanie krótkiego tekstu to w dalszym ciągu jest dość mało. Macie to porównanie. Kiedy uczyliśmy się języka polskiego, praktycznie 24 godziny na dobę język i nauka języka obcego, trzy razy w tygodniu krótki tekst do słuchania. Jak to ma działać? No i kolejna rzecz taka standardowa to za dużo gramatyki. Bieg do przodu z gramatyką w chwili, kiedy jeszcze uczniowie nie przyswoili tego, co było wcześniej. Jeszcze nie potrafią tego używać. Niektórzy potrafią, to są przeważnie takie jednostkowe przypadki, które się do tego przykładają i które widzą w tym jakąś zabawę. Natomiast większość raczej nie. I kiedy zaczyna się zajmować następną gramatyczną rzeczą, to oni nie wiedzą tak naprawdę, co jest grane. Więc to w żaden sposób też nie jest dopasowane do konkretnego ucznia, w żaden sposób to nie jest zindywidualizowane, tylko wszyscy idą do przodu, bo jest tam jakaś podstawa programowa, którą trzeba zrealizować, no ale każdy zapomina, że to tutaj o umiejętność chodzi, a nie o podstawę programową. I zresztą uważam, że w przypadku języków obcych tutaj o wiele większa wolność powinna być w prowadzeniu lekcji niż jakaś podstawa programowa. I na koniec powinno się sprawdzać umiejętności i taka osoba powinna być przygotowywana do tego, żeby tę umiejętność posiąść, a nie do tego, żeby się uczyć na pamięć. Bo zobaczcie, jak to robimy w języku polskim. Kiedy chcemy coś sobie pomyśleć o gramatyce, no to przerabiamy sobie w głowie różne przykłady i się wtedy zastanawiamy, co to właściwie jest, czy tam na przykład jaki to jest przypadek. A w języku obcym robimy dokładnie na odwrót. Dlaczego? To jest wtedy bardzo trudne, że musimy się nauczyć na pamięć, że jest taki czas, na przykład powiedzmy, że mówimy o języku angielskim, że mamy czasownik
have. Później mamy trzecią formę czasownika. Tego jeszcze trzeba się nauczyć na pamięć. Nie wiemy nawet, czym jest ta trzecia forma czasownika. Nie wiemy, dlaczego jest to taki wzór, a nie inny. I jeszcze na dodatek trzeba się nauczyć na pamięć, kiedy ten czas się stosuje. I wtedy ludzie chcą coś powiedzieć po angielsku i zaczynają się zastanawiać, to która to była forma, jeszcze odmiana, później jaki czas, kiedy ten czas mam zastosować. Jak myślicie, ile czasu mija, aby taka osoba wyprodukowała poprawne zdanie w języku obcym? Bardzo dużo, albo trwa to w nieskończoność i to się nie wydarzy. Za dużo jest tam tej gramatyki. Nie należy się uczyć więcej gramatyki, kiedy ktoś jeszcze nie umie tej, która była wcześniej, bo po prostu sobie z tym nie poradzi, bo tego nie zrozumie. Tutaj jeszcze takim dodatkowym minusem jest to, że w klasie siedzi więcej dzieci i te wszystkie dzieci jakoś trzeba popychać do przodu i żadna z tych osób siedzących w klasie nie ma możliwości takiego skupienia uwagi na sobie, dopasowania sobie materiałów do siebie, czy pracowania z nauczycielem indywidualnie, co powinno być absolutnym standardem, jeśli chodzi o naukę języków obcych, ale uważam, że nie tylko jeśli chodzi o języki obce, ale w ogóle powinno być, no ale mówimy o językach obcych, więc zostańmy na razie przy tym. Uczniowie są wręcz męczeni tą gramatyką, cały czas na zadanie domowe dostają jakieś zadania do wypełnienia, robią to, że tak się wyrażę kolokwialnie, na odwal, żeby tylko zrobić, żeby tylko nie dostać jedynki na przykład. I ta nauka języków nie kojarzy im się z niczym fajnym. Kojarzy im się tylko i wyłącznie z nudą, z gramatyką, której nie rozumieją i chcą jak najszybciej mieć to za sobą. I ostatnia rzecz, o jakiej Wam chciałam powiedzieć, co stanowi błąd szkoły, to traktowanie nauki języków tak jak nauki innych przedmiotów. Inne przedmioty również są źle traktowane, nie mówię, że nie, bo one bazują głównie na nauce na pamięć rzeczy, które za chwilę się zapomni, ale w przypadku nauki języków przeszkadza to szczególnie, dlatego że na przykład biologia nie jest umiejętnością, historia nie jest umiejętnością, język obcy jest umiejętnością. Więc uczenie się na pamięć i traktowanie tej nauki języka jak innych przedmiotów, czyli z ocenami, czyli z podstawą programową i tak dalej, po prostu prowadzi donikąd. Oczywiście możemy tutaj jeszcze mówić o innych kwestiach dotyczących innych przedmiotów, gdzie też się nie wspiera żadnych umiejętności, tylko naukę na pamięć, a tutaj taką umiejętnością w przypadku innych przedmiotów jest przede wszystkim łączenie kropek i łączenie tych dziedzin. Natomiast te dziedziny zostały tak rozłączone, taki przedmiot, taki przedmiot, taki przedmiot, tego się trzeba nauczyć na pamięć, tego, zapomnieć, zdać, zapomnieć i tyle. I ta umiejętność łączenia kropek, łączenia informacji, wyciągania wniosków nigdy się nie rozwija u większości ludzi. Ale to jest jeszcze temat na inne nagranie. Ale w szczególności w przypadku języków obcych to jest bardzo ważne i jest takie bezpośrednie. Jest to taka bezpośrednia wada, ponieważ język obcy jest umiejętnością. Oczywiście pewnych rzeczy można i nawet powinno się uczyć na pamięć. Na przykład jakiegoś wiersza, na przykład jakiegoś krótkiego tekstu. To naprawdę pomaga, dlatego że te zdania później zostają nam w głowie i one nam służą jako podstawa do budowania kolejnych zdań, analogicznie do tych, które już znamy, więc to nie jest złe. Natomiast w szkole nie uczy się języka na pamięć pod takim względem, tylko na przykład każe się ludziom uczyć, kiedy zastosować jakiś czas, z czego ten czas się składa i tak dalej. Zupełnie od drugiej strony. Takie są moje uwagi na temat tego, jak się uczy języków w szkole i jak się nie powinno tego robić. I dlatego uważam, że każdy za swoją naukę języka jest odpowiedzialny sam, powinien być. I szkoła również powinna o tym mówić i powinna do tego zachęcać i tłumaczyć, dlaczego warto się tych języków uczyć. I naprawdę, weźcie tę naukę w swoje ręce. Nieważne, że macie to już za sobą, nieważne, że ta szkoła była kiedyś tam, ta nauka języków Wam się teraz źle kojarzy przez to wszystko, o czym teraz mówiłam, ale możecie to jeszcze zmienić. Nie możecie przez całe życie myśleć, że miałam beznadziejnego nauczyciela, więc nie nauczyłam się angielskiego. No nie, tak to nie działa. Już nie jesteście tą osobą 13-letnią czy 10-letnią, która miała beznadziejnego nauczyciela.
która ma beznadziejnego nauczyciela. Teraz jesteście odpowiedzialni sami za siebie, więc weźcie te rzeczy w swoje ręce. Weźcie naukę, umiejętności w swoje ręce i zapomnijcie o tym, co było kiedyś. I zróbcie to po prostu dobrze. Jeśli macie ochotę zrobić to dobrze, no to oczywiście zapraszam do mojego wideokursu Jak uczyć się języków sprytnie i efektywnie, do którego link zostawiam pod spodem. I to tyle. Kurs jest dostępny do końca stycznia, także jeszcze tylko parę dni i nie wiem kiedy następnym razem będzie. Najprawdopodobniej za kilka miesięcy. To tyle na dziś. Trzymajcie się, uczcie się. Pamiętajcie, że umiecie więcej niż Wam się wydaje. Również zostawić złe wspomnienia ze szkoły za sobą. I nauczyć się tego języka samodzielnie. I samodzielnie nad nim pracować, rozwijać. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa.